konferencji prasowej. Proszę Państwa, kończymy właśnie konferencję, pierwszą konferencję zorganizowaną przez zespół poselski, na rzecz nowej konstytucji, który powołaliśmy miesiąc temu. Zespół poselski stawia sobie za cel prowadzenie prac, zachęcenie obywateli do prowadzenia dyskusji na temat nowej ustawy zasadniczej, ponieważ uznajemy, że obecna konstytucja jest źródłem wielu patologii. Dzisiaj na tej sali mówiliśmy o patologiach w wymiarze sprawiedliwości. Przyjechali tu ludzie z całej Polski, żeby powiedzieć, dać przykłady, jak zostali skrzywdzeni przez sądy, przez prokuraturę, przez urzędy skarbowe. I to było bardzo takie wstrząsające doświadczenie, a muszę Państwu powiedzieć, że zgłosiło się znacznie więcej osób niż dzisiaj tutaj było obecnych. Nasze spotkania będą kontynuowane. Będą kolejne konferencje, konferencje regionalne. Zachęciliśmy też uczestników do zakładania takich biur interwencji społecznych, gdzie będą zbierane, opisywane te sprawy krzywd sądowych i tego, jak urzędy czy instytucje państwa, które powinny ochraniać krzywdzą obywateli. Wydamy taką czarną księgę. Teraz wydaliśmy pierwszy raport na podstawie tego, co tych pierwszych ankiet, które do nas napływają. Będziemy to kontynuować. I powołaliśmy także zespół ekspercki, będzie go organizował pan poseł Ireneusz Zyska. Zespół będzie pracował nad konkretnymi rozwiązaniami ustrojowymi. To będzie też szeroko dyskutowane, mamy nadzieję, poza murami parlamentu, po prostu przez obywateli. Dzisiaj będziemy jeszcze kontynuować obrady, bo jeszcze jest wiele osób zapisanych do głosu. Może to tyle wstępu. Jeśli moi koledzy coś chcą do tego dodać, to bardzo proszę. Czy można pytania zadawać? Tak. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Bardzo prosił przedstawiać się. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Ja chciałem się zapytać, mówimy o konstytucji. Ja teraz, proszę pana, mówię, co znaczy odsuń się. Przecież chodzi o taką rzecz. Mam pytanie do szanownego przewodniczącego i całej gremium. Jak mamy zmienić tą konstytucję? Przed chwilą, że zapadło taki dezyderat, uchwaliliśmy, że konstytucję należy zmienić. Natomiast jeżeli, o ile wiemy, licząc głosy, nie mamy 2/3 głosów, bo tyle trzeba mieć proceduralnie, żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany konstytucji. Jak widzicie tą możliwość, czy jest szansa na to, że policząc do zmiany konstytucji znajdziemy odpowiednią ilość szabel w Sejmie? Bardzo dziękuję. Mam jeszcze tylko liczną uwagę. Proszę łaskawie stać za kamerami, bo to przeszkadza innym, dobrze? Proszę Państwa, powiem tak, jeśli pozwolicie, to powiem tak. Nasz zespół poselski, który w tej chwili składa się z następujących osób, proszę, nie wymieniłem tego. Pan Kornel Morawiecki, który jest szefem, niestety dzisiaj jest w szpitalu, nie może być. Ja jestem wiceprzewodniczącym, pan Jerzy Jachnik sekretarzem, następnie są członkowie, pan Włodzimierz Bernacki, pan Andrzej Gawron, który tam siedzi, pan Jan Klawiter, który był, ale wyszedł, pan Robert Mordak, pan Piotr Uściński, pani Małgorzata Zwiercan, również jest przy naszym stole i pan Ireneusz Zyska. Posłowie są z klubu Kukiza, niezrzeszeni jak ja i pan Klawiter, a także z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszaliśmy innych posłów również do tego i z Platformy, i z Nowoczesnej. Nowoczesna stanowczo się odżegnuje od zmian konstytucji, mimo że ta konstytucja jest dobra. Być może z Platformy ktoś się pojawi, ale jakoś na razie nie ma odzewu. Natomiast myślę, że trzeba szukać siły sprawczej poza murami parlamentu. I dlatego odwołujemy się do obywateli. Proszę bardzo, czy ktoś z kolegów chce coś powiedzieć? Ta kadencja Sejmu to jest czas na to, żeby przygotować ten obywatelski, bo chcemy w oparciu o współpracę z różnymi grupami społecznymi przygotować obywatelski projekt konstytucji. Natomiast odpowiadając na pytanie pana dziennikarza, czy w tej kadencji jest możliwe uchwalenie nowej konstytucji. Nie ma większości konstytucyjnej w Sejmie, jak wiemy, natomiast istnieje instytucja referendum, tylko najpierw trzeba zmienić ustawę o referendum i w ramach referendum, które będzie mogło być ogłoszone pod rządami nowej ustawy, można byłoby przegłosować między innymi to kwestię związaną z potrzebą uchwalenia nowej konstytucji, bo nie samej konstytucji, tam jak wiemy uchwala Zgromadzenie Narodowe.
zdecydowanie pomocny do tego, żeby Parlament, żeby Zgromadzenie Narodowe podjęło wysiłek zmierzający do uchwalenia tejże nowej konstytucji. Dziękuję. Czyli tak, ja powiem krótko, że sytuacja polityczna w Polsce jest tak dynamiczna, że dzisiaj większości nie ma, ale co jest powiedziane, że za pół roku nie będzie. Natomiast konstytucja nie tworzy się w ciągu lub dwóch, bo konstytucja ma służyć wszystkim, zatem ona wymaga szerokich konsultacji. Zmiana konstytucji wymaga trochę czasu. Do tego czasu może być większość konstytucji. Dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo proszę Państwa w otoczeniu, uprzejmie proszę, błagam Was o to, no nie rozmawiajcie, tylko zadawajcie pytania, bo to przeszkadza wszystkim innym. Proszę bardzo, jeszcze jeśli są pytania, to bardzo proszę. Pani Małgorzata. Odnośnie jeszcze nowej konstytucji, to tak jak powiedział Kornel Morawiecki, jak przytaczał mnie po słowach, że to ma być nowa, sprawiedliwa konstytucja na stulecie, na odzyskanie stulecia niepodległości na 2018 rok. Ja mam nadzieję, że taką konstytucję stworzymy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Czemu miałaby dotyczyć zmiana w ustawie o referendum? Ja myślę, że progu frekwencyjnego. Tak, przede wszystkim obniżenia progu frekwencyjnego, bo jeżeli sobie przypomnimy chociażby poprzednią konstytucję z roku 97, która była też przyjęta w referendum, to tak naprawdę nie powinno obowiązywać, gdyż tam tego progu nie osiągnięto 50%. Dopiero później został ten próg narzucony ustawowo jako próg 50%. Stąd też twierdzenie, że w tej chwili społeczeństwo został odebrany głos. My musimy doprowadzić do tego, żeby podmiotowić obywateli, podmiotowić społeczeństwo. Te zmiany w konstytucji mają być też w tym kierunku, żeby cała władza wykonawcza, władza ustawodawcza i władza sądownicza także były nadzorowane przez czynnik społeczny. Nie może być tak, że władza sądownicza, o której dzisiaj dyskutowaliśmy, praktycznie nie podlega żadnej kontroli społecznej. Proszę Państwa, bardzo proszę mikrofon może, bo nie było Pani słychać. Gdy Pani zechciała, do mikrofonu tu proszę. Aha, są mikrofony przenośne. Bardzo bym prosił, żeby ktoś... Piotrek, proszę bardzo. Teraz słychać, tak? Proszę tym mikrofonem, żeby słychać. Bardzo proszę, podaj Panu, Państwu dziennikarzom mikrofon. Zapytać, jak miał brzmieć ten zapis dotyczący progu w ustawie o referendum, jak dokładnie? Już powiem, proszę Państwa, proszę zauważyć, Pani redaktor, w wyborach na przykład do Parlamentu Europejskiego pada jakiś wynik, frekwencja jest na poziomie 13% i te wybory są ważne. W wyborach do Sejmu frekwencja jest na poziomie 40%. Tak, albo w ogóle zlikwidować próg frekwencyjny. Wykreślić zapis, który mówi, że wyniki referendum są ważne, jeśli wzięło w nich udział 50%. Zlikwidować taki zapis. I to miałoby dotyczyć też przyjmowania głosu. Tak. Na razie nie ma w procedurze przyjmowania konstytucji. Proszę Państwa, nie ma, bo jest kwestionowana kwestia, czy można to w drodze referendum. Natomiast w Polsce referendum się zdewaluowało poprzez to, że właśnie jest próg, który blokuje możliwość i próg jest wykorzystywany frekwencyjny do działania takiego, jak było w ostatnim referendum o jednomandatowe okręgi wyborcze. Że przeciwnicy tego postulatu nie nawołują do frekwencji, do udziału, tylko zniechęcają społeczeństwo do udziału. I w ten sposób psuje się demokrację. Decydować o ważności procesu. Wynik. Więcej za, to jest więcej za, to jest przeciw. U podstaw. Jest kwestia, jakie problemy mogą być poddane w referendum. Prawda? Czy do pewnych szczegółowych spraw nie mogą być trudne jak konstytucja, no ale akurat i czy tak. U podstaw organizacji środowiska sędziowskiego leży absolutna władza tego środowiska wynikająca z zapisu konstytucji, że sędziowie są nieusuwalni. Jeżeli w tym parlamencie nie ma możliwości, nie będzie możliwości
wyciągnięcia tego zapisu i dopasowania do tego odpowiednich w ustawie wykonawczej, czyli o sądach powszechnych, zapisów, że postaw powołania sędziego powinny leżeć poza kompetencjami osobistymi, moralnymi, również przyzwolenie społeczne i odpowiednio też sędzia może być usunięty z urzędu, jeżeli nie spełnia społecznych oczekiwań, które leżą w lekku podstaw jego powołania, to czy w tym momencie, czy obecnej konstytucji, która umożliwia naprawę patologii wymiaru sprawiedliwości poprzez ułaskawienie prezydenckie, czy nie można by powołać po prostu trybunału takiego obywatelskiego przy urzędzie prezydenta, który badałby kontrowersyjne choćby sprawy karne i mógł zamiast odsierpią sędziowie, jeżeli chodzi o ułaskawienia, oni opiniują, czy ktoś zasługuje na ułaskawienie, czy nie. Wiadomo, że na przykład ktoś taki jak pan Brunon Kwiecień nie zostanie ułaskawiony przez sędziów, ale mógłby zostać ułaskawiony właśnie przez władzę płynącą z wyboru naszego demokratycznego, bo nam się tamten parlament też przecież nie podobał. Tak samo ja wiem, on popełnił tylko myśl o zbrodni. Może pan poseł Jakubik. Jeśli chodzi o akt łaski, no ja myślę, że tak, to jest przywilej, który przysługuje większości krajów wokół państwa. Zatem nie jest to znacząca ilość i prezydenci zatrzymają to uprawnienie, bo szkoda do tego tematu wracać. My się zajmiemy tym, co dotyczy ogółu, a nie pojedynczymi przypadkami, bo takie zawsze będą. Chciałbym zadać pytanie. Korzystając ze swoich doświadczeń, które nabyłem podczas pobytu w Ameryce. Jak rozpatrują państwo w nowej konstytucji sprawę suwerena? Jak wiemy, prezydentem Stanów Zjednoczonych nie może zostać nikt inny, tylko urodzony w Stanach Zjednoczonych. Czy nie można by było tutaj nawiązać do wspólnoty narodowej, bo obywatel to nie znaczy, że jest koniecznie Polakiem, prawda? I może mieć obywatel, to jest co innego niż naród. Druga sprawa. Jak państwo rozważają możliwość finansowania projektów rządowych z kredytu emitowanego przez Bank Narodowy, bo teraz zadłużanie państwa lichwiarskimi kredytami, które są niczym innym, tylko pewną formą ściągania haraczy z Polski. I trzecie pytanie, jak rozważają państwo możliwość w nowej konstytucji oparcia praw stanowionych na prawie boskim, prawie naturalnym, na prostej zasadzie, że nie można stanowić prawa wbrew naturze, wbrew prawu boskiemu. Dziękuję. Proszę Państwa, my nie występujemy przed Państwem z projektem konstytucji, żebyśmy dobrze się zrozumieli, bo widzę, że Pan tutaj nie zrozumiał. My występujemy z potrzebą zmiany konstytucji, jesteśmy w punkcie startu, a nie w punkcie finiszu. W związku z tym my o te wszystkie pytania właśnie pytamy obywateli. Uważamy, że to powinna być debata, która toczy się przez polskie miasta, powiaty, województwa, gdzie Pan w Łodzi, Panie Marku, będzie mógł zorganizować taką debatę i te wszystkie pytania Pan zada, czy tak. No i będziemy szukać odpowiedzi. Dzisiaj mówimy o potrzebie zmiany i wychodzimy od tej potrzeby po to, żeby Państwa właśnie pytać o to, jak widzicie tę sprawę. Dzień dobry, Dorota Marciniak, Gazeta Spółdzielcza Omiczówka. Jestem spółdzielcą i chciałabym się dowiedzieć, jak Państwo będą podchodzili do bardzo ważnej sprawy własności gruntów. Jak wiadomo, bardzo dużo spółdzielni stoi na gruntach państwowych, gdzie jest własność wieczysta, co rodzi bardzo olbrzymie zagrożenie, biorąc pod uwagę ustawę o możliwości kupowania gruntów przez cudzoziemców. Dziękuję. Może Państwo powiedzieć jeszcze, bo rzeczywiście w tej chwili, jeżeli takie szczegółowe pytania będą padać, to my tu nie odpowiemy. Ta konferencja miała być takim pierwszym impulsem pobudzenia społecznej aktywności, obywatelskiej aktywności do tego, żeby właśnie taką dyskusję rozpocząć. Mi się wydaje, że frekwencja, jak to te głosy, które padały z sali, stały się takim impulsem i teraz będziemy chcieli, żeby te głosy, które teraz się też pojawiają, już konkretnych szczegółów, spływały i wtedy będziemy nad tym pracować. Dziękuję. Właśnie to chciałem, bardzo dziękuję panu Andrzejowi Gawronowi za zawód. Te sprawy mogą być regulowane dzisiaj na poziomie ustawy. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie. Powiem, że ilość zainteresowanych zaskoczyła nas wszystkich. W ciągu ostatniego tygodnia spłynęło znacznie więcej zgłoszeń, niż byliśmy w stanie tutaj przyjąć. Stąd ten pewien dyskomfort. Ale zobaczcie Państwo, jakie tutaj padały dzisiaj opowieści o tym, jak ważna władza sądownicza,
jak do jakich dopuszcza się nieprawidłowości, nieprawości. To jest podważenie właśnie struktury państwa, bo nawet jakby Sejm jakieś tam rzeczy przespał, czy rząd, ale władza sądownicza to jest władza, która dotyka każdego z nas, w każdej chwili, w sprawach spadkowych, majątkowych, rodzinnych. I jeśli tam nie ma obywatel oparcia, jeśli tam nie ma obywatel oparcia i ich pewności, to jakie może mieć zaufanie do własnego państwa? W związku z tym, moi drodzy państwo, dzisiaj tu jest bardzo ważne spotkanie, w którym po raz pierwszy żeśmy mogli się w takim miejscu, w sali komunalnej Sejmu spotkać. I myślę, że to jest ważne spotkanie, żebyśmy teraz te pytania wszystkie, które państwo zadajecie, zadali sobie samym i naszym rodakom, naszemu otoczeniu, w naszym mieście, w naszych gminach. To ja teraz, proszę państwa, nazywam się Zygmunt Mierny, Wolny Czyn, Gazeta Internetowa. Proszę państwa, jak to będzie, kiedy wyciągniemy sędziów zdeprawowanych i umieścimy ich na tych listach, czy nie będziemy pociągnięci, tak jak kiedyś Adam Szłomka, do tego, że naruszamy ich immunitet, ich dobre imię. Nieważne, jakie oni mają naprawdę imię, i przeciwko nam się nie zacznie wytaczać procesów sądowych. No bo to jest, proszę państwa, wiadomo, oni się będą bronić. Znamy ich postępowanie, znamy, że przecież dzięki właśnie zdeklarowanym sędziom są bronieni przestępcy stanu wojennego. Dziękuję panu, pan Jakub. Zygmunt, dobrze wiesz, jak to wygląda w procesach cywilnych. To jeśli będzie pozew, a ty coś opublikujesz, to musisz udowodnić, że to, co opublikowałeś, jest prawdziwe. No i tyle. Czyli trzeba, publikując, trzeba się liczyć. Pan poseł Jawnik publikuje na swojej stronie listę sędziów i prokuratorów. I na razie procesu nie ma. Na razie procesu. Nie dlatego, że jest posłem, to znacznie wcześniej to robi. Proszę, proszę państwa, jeszcze trzy pytania. Andrzej Filipowicz, Telewizja Internetowa i DTV. Szanowni państwo, w obliczu tego, co tu usłyszeliśmy, czy szanowna komisja nie rozważa wprowadzenia abolicji dla osób działających na szkodę obywateli i państwa? Taki projekt był w 1992 roku złożony, przygotowywany przez mecenasa Jana Olszewskiego, byłego premiera, i chyba jest jedynym narzędziem, które jest w stanie rozerwać ten kokon, zmowę i układ zamknięty. Czy ktoś z moich kolegów chce odpowiedzieć, koleżanek, na to pytanie? Panie Stanisławie, panie pośle, panie przewodniczący, może, bo to jest pytanie takie bardzo poważne, może abolicja? Nie, pytanie do większości sejmowej, można powiedzieć, która ma moc sprawczą. Przyznam, że ja dokładnie nie zrozumiałem tego pytania. Abolicja kogo miałaby dotyczyć? Osób, które działały i działają na szkodę obywateli i państwa. Czyli pan chodzi o abolicję względem sędziów i prokuratorów? Tych, którzy skrzywdzili ludzi, o to pan chodzi? Względem wszystkich osób, które działały i działają na szkodę obywateli państwa. No przecież abolicja to jest jakiś szczególny akt, który ma uchronić przed odpowiedzialnością. Więc ja nie rozumiem tych intencji. I zerwać zmowę milczenia. Nie rozumiem tego. Profesor Szczepoż też myślał, że zerwie zmowę milczenia, zostawiając sędziów, jak zostawił. Nie ma mowy o abolicji. Mowa może być tylko o tym, żeby wydłużyć okres przedawnienia za przestępstwa w zamieszku publicznym, łącznie z sędziami, prokuratorami, przynajmniej do 25 lat. Każdy sędzia i prokurator musi mieć świadomość, że każdy urzędnik przedaje się korumpować, nawet będąc już na emeryturze, będzie mógł za to odpowiedzieć. Nie tak, że w tej chwili 3 lata. Ja też jestem zdecydowanie przeciwko takim rozwiązaniom. Uważam, że w tej chwili są to dobrze wynagradzane funkcjonariusze, a trzeba, poczucie sprawiedliwości musi jednak zwyciężyć. Pytanie jeszcze drugie? Jeszcze dwa pytania musimy zadać. No, proszę państwa, no uprzejmie proszę panie i moje drogie. Panie, mają pytania? Pytanie? Bardzo proszę. Konstytucja daje nam równe prawa. Niestety jest to kłamstwem, ponieważ od roku 90 stworzono nam niewolnictwo XXI wieku, czyli niewolnik spółdzielca. Bardzo proszę, mówię w tej chwili w imieniu tych, którzy pozwolili mi na to, moich wyborców, i w interesie 10-milionowej Rzeszy.
rzeczy spółdzielców w kraju. Wprowadzono własnościowe spółdzielcze, kupiłam za własne pieniądze lokal i nie jest moją własnością. Kiedy uregulujemy tą sprawę? 25 lat niewolnik XXI wieku czeka na to. Dziękuję. Proszę Państwa, ale tu mamy pytania konkretne do uznania i doświadczenia. Proszę. Kto chce odpowiedzieć? Proszę Pan Jadnik. Ja powiem tak, a czemu spółdzielcy nie biorą spraw z własne ręce? Mówię Pani 10 milionów. 10 milionów ludzi jakby wyszło na ulicę, to wie Pani co jest? Konstytucja mamy jutro zmieniona. Proszę Państwa, a jak się boją, to niech się dalej boją. Proszę Państwa, kochani Państwo. Drodzy Państwo, proszę o pytania takie z ławku drogi. Wszyscy, drodzy Państwo, widzicie jaki jest rachunek krzywd w Polsce, ale my na wszystkie pytania nie, i kwestie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć przecież dzisiaj. Proszę jeszcze pytania dotyczące wymiaru sprawiedliwości wprost, czy naszej dzisiejszej konferencji, czy tych zamierzeń organizacyjnych. I proszę, jeśli ktoś z Państwa dziennikarzy ma takie pytania, to bardzo proszę, tylko dziennikarze proszę. Pan jest dziennikarzem, proszę Pana? Proszę przejść. Piotr, już podaj proszę Panu mikrofon. Ostatnie pytanie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak, bo już musimy zaczynać na nowo. Proszę bardzo. Prezes Warszawy, jakby Pan mógł powiedzieć wszystkim ogółem i nawet widzom, którzy będą nas oglądali w naszych portalach, pod jaki adres mają się zgłaszać na listę do Was po prostu, żeby Wam pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy. Odczytam jeszcze raz listę poselską, bo tam są wszyscy posłowie mają na stronie sejmowej, mają swoje skrzynki mailowe i tam można do nas pisać. Pan Kornel Morawiecki, no w tej chwili jest chory. Janusz Sanocki, czyli ja, pan Jerzy Jachnik, pan Włodzimierz Bernacki, pan Andrzej Gawron siedzi tutaj przy stole bardzo aktywny, pan Jan Klawiter, pan Robert Mordak, dzisiaj zachorował pan Piotr Uściński, pani Małgorzata Zwierca, pan Ireneusz Zyska. Bardzo proszę kierować do nas korespondencję, my ją przekierujemy. Ja myślę, że, proszę Państwa, to jest takie tempo, żebyśmy nie byli w stanie tego wszystkiego dopracować, to musicie też zrozumieć, bo no miesiąc temu de facto żeśmy podjęli decyzję o konferencji. W związku z tym będą podane na stronie pana Jachnika, być może zrobimy adres taki ogólny dla samego zespołu mailowy i tam będzie kierowana korespondencja. A czy nie można tego, to pan autor, tą książkę całą, tak grubo, podać po prostu elektronicznie, u was na stronie zamieścić? Jest podane na stronie afery i bezprawie.org i tam będą też informacje oraz na naszych skrzynkach poselskich. Dziękuję się, że pan zaprosił. Gdzie ta dzisiejsza rezolucja będzie dostępna, żebyśmy mogli przekierować dalej? Może być to preswarszawa.pl. Wszystko będzie od początku do końca. Jesteśmy dokumentalistami, nic nie dodajemy, nie wyjmujemy. Wszystko będzie od tego do tego. Pomorska Telewizja Narodowa też... Proszę zostawić nam swoje mailowe adresy. Wszyscy Państwo dostają za chwilę rezolucję. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, proszę Państwa, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Następna część będzie, dalsza dyskusja przebiegała, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, bardzo proszę. Się, że wynajęliśmy kawałek niezłej roboty.